30 października 2015 roku dzięki staraniom starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała broni Marka Tomaszyckiego Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu wzbogaciło się o interesujący eksponat. Transporter pływający gąsienicowy PTSM, wyprodukowany w 1980 roku. Pojazd stanowił własność 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu i po usilnych staraniach został przekazany z jednostki wojskowej nr 1523 w Inowrocławiu do muzeum. Jest napędzany silnikiem o mocy 257 kW, umożliwia rozwijanie prędkości maksymalnej 40 km na godzinę i prędkości przejazdowej 25-30 km po drogach oraz 15-20 km po drogach gruntowych. Natomiast pokonywanie przeszkód wodnych jest możliwe dzięki zastosowaniu jako napędu układu dwóch śrub. Pojazd posiada w pełni zabudowaną kabinę, w której jest miejsce dla trzech żołnierzy. Z uwagi na szerokie zastosowanie, jednostki tego typu są wykorzystywane do tej pory w Wojsku Polskim. Zapraszamy do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.